Ebi Johnson, Nieplanowana, rozdział 6, 40 dni dla życia. Atmosfera przy ogrodzeniu zmieniała się dzięki niezwykłym staraniom Dawida, Shona i Marylisy oraz innych pracujących zakulisowo zwolenników Koalicji dla Życia. Ja mogłam obserwować tylko to, co działo się za ogrodzeniem. Nie miałam pojęcia o pozostałych i zarazem bardzo rozległych działaniach, jak ogromne to były starania. Dotarło do nas w sierpniu 2004 roku. Ebi, zgadnij, kto odwiedził mnie wczoraj w domu? Zapytała mnie któregoś dnia jedna z wolontariuszek z kliniki. Kto? Sean Carey. Naprawdę? A cóż on takiego chciał? I to właśnie było najdziwniejsze. Kiedy otworzyłam drzwi, od razu się rozpoznaliśmy. My chyba się znamy, oznajmiłam. Potwierdził. Po czym przeszedł do sedna sprawy. Organizujemy niewielką kampanię. Prosimy ludziom modlitwę, żeby nie dokonywano już aborcji. Tak po prostu przyszedł, zapukał do drzwi i poprosił, żebyś się modliła? I co mu powiedziałaś? Że mogę to zrobić. Podziękował i poszedł do sąsiadów. Jedna z sąsiadek twierdzi, że odwiedził wszystkie domy w okolicy. Później dowiedziałam się, że ludzie z Koalicji dla Życia odwiedzili 25 tysięcy domów z taką samą intencją. Byłam pod wrażeniem. Przyznam, że kładąc się tamtego wieczoru do łóżka, poczułam pragnienie takiej modlitwy, ale w tym czasie i we mnie toczyła się walka. Z jednej strony powinny nam się cieszyć, że mogę się modlić w intencji położenia kresu aborcji. Przecież chciałam, żeby ich liczba zmalała, czyż nie? Z drugiej jednak strony, koniec aborcji oznaczałby, że kobiety, które musiały skorzystać z zabiegu, straciły do tego prawo, a tego nie chciałam. Co bym zrobiła i jakbym się czuła tamtej nocy, gdybym sama nie poddała się dwóm aborcjom? Nie potrafię sobie wyobrazić. Na pewno byłabym matką dwojga dzieci w wieku przedszkolnym. A więc nie mogłabym ukończyć studiów, bo musiałabym się nimi opiekować i ponosić związane z tym koszty. Jaką miałabym wtedy przyszłość? Zatem potrzebowałam aborcji. To było jedyne wyjście. Kilka dni później, 1 września, po raz pierwszy ruszyła kampania 40 dni dla życia, zainicjowana przez koalicję. Nikt z nas, ani pracownicy kliniki, ani wolontariusze z ruchu ProLife, nie zdawał sobie wtedy sprawy, co Bóg rozpocznie poprzez tę kampanię. Przez czterdzieści dni o każdej porze dnia i nocy za ogrodzeniem czuwali wolontariusze związani z koalicją, a my, zerkając z okien kliniki, nie mogliśmy wyjść z podziwu. Jak dobrze ci ludzie byli zorganizowani. To nie była już tamta chaotyczna grupa, jaką widywaliśmy w dni aborcji. Wszyscy biorący udział w kampanii świetnie się rozumieli. I to było widać. Ich liczba wzrosła i to bardzo. Czuwali na zmianę. Kolejne osoby mające zastąpić tych, którzy kończyli zmianę, zjawiały się punktualnie jak w szwajcarskim zegarku. Mnóstwo osób podczas swojej zmiany po prostu stało i się modliło. Niektórzy podchodzili do ogrodzenia, a kiedy rozmawiali z pacjentkami, robili to w sposób uprzejmy i życzliwy. Proponowali jakieś książki lub zapraszali je, żeby wyszły za barierę i wtedy mogli swobodnie porozmawiać. Żadnego oskarżania ani przerażających transparentów, tylko siła płynąca z modlitwy i życzliwej troski. No, i systematycznie nas, czyli pracowników kliniki, pozdrawiali, uprzejmie zagadywali. Właściwie to zbijali nas z tropu tą swoją życzliwością. Wkrótce pojawili się dziennikarze. Mieliśmy przez nich sporo problemów, ponieważ kobiety przyjeżdżające do kliniki Plant Parenthood nie chciały, aby ich twarze ukazały się w wieczornych wiadomościach, nawet te. Które nie przychodziły na zabieg aborcji, tylko do ginekologa lub na roczne badania czy też pośrodki antykoncepcyjne. Były tu przecież z powodów bardzo osobistych, a więc żadna z nich nie życzyła sobie wywiadów ani zdjęć. Część personelu z kliniki oraz z centrali w Houston była wyraźnie niezadowolona z kampanii. Niemniej jednak Plant Parenthood. Zyskało szansę ponownego ugruntowania swojej pozycji w społeczeństwie. We wiadomościach i w prasie używano nieco przesadnego języka zupełnie jakby organizacja stała się obiektem potężnych ataków. Obrońcy życia organizują demonstrację i utrudniają pracę wolontariuszom i personelowi kliniki. Kilka razy wzywano policję. Powiedziano mi, że obecność policjantów jest konieczna. By chronić pracowników i personel. Kiedy minęły pierwsze emocje związane z kampanią i ekipy telewizyjne zniknęły, zacząłem się zastanawiać, dlaczego niektórzy pracownicy Plant Parenthood tak bardzo bali się tej inicjatywy. Fakt, nie podobało mi się, że przez całą dobę za ogrodzeniem kręcili się ludzie związani z kampanią, ale przecież nie celowali do nas z broni, nie podrzucali bomb. Na miłość Boską! Oni tylko się modlili. Czy to mogło nam zaszkodzić? Tymczasem napięcie w klinice wzrastało. Wciąż byłam tylko wolontariuszką, więc tłumaczyłam sobie, że kampania mogła być stresująca dla pełnoetatowych pracowników. Przecież nie wszystko do mnie docierało. W końcu 40 dni i nocy to proporcje biblijne. Niełatwo być otoczonym tak długo przez dużą grupę ludzi, Którzy myślą zupełnie inaczej, a przy tym są tak stanowczy i życzliwi zarazem. W czasie trwania kampanii próbowałam zrozumieć swoje mieszane uczucia z nią związane. Z jednej strony, jako osoba wierząca, powinny nam się cieszyć, że modli się aż tylu ludzi. Właściwie to chciałam się modlić z taką wiarą jak niektórzy uczestnicy kampanii 40 dni dla życia. To mnie fascynowało. Czułam, że moje życie modlitewne obumiera. Powinnam więc z radością przyjmować modlitwę tych ludzi. Kiedy wysiadałam z samochodu lub w drodze do niego, słyszałam, jak wielu z nich mówiło: Modlę się dzisiaj za ciebie, lub dobrego dnia i pokoju w sercu. Z drugiej jednak strony muszę przyznać, że miałam im to za złe. Po prostu wszystko wskazywało na to, że Bóg jest po ich stronie, a nie po naszej. Poczucie niepokoju targało mną na przemian ze złością. Uważałam siebie za chrześcijankę opowiadającą się za wyborem i znałam mnóstwo podobnie myślących ludzi. Pomagałam ludziom w potrzebie, wierząc, że tym samym ocalam życie i sprawiam, że staje się ono lepsze. I nie podobało mi się, że otaczają nas i obserwują osoby przekonane, iż jesteśmy po stronie zła. Po kilku pierwszych tygodniach uświadomiłam sobie, że oni mnie wkurzają, a potem wieczorami ganiłam w duszy samą siebie. Co się ze mną dzieje? Jak mogłam mieć komuś za złe, że się modli? Wszyscy w klinice odetchnęliśmy z ulgą 10 października 2004 roku, Ostatniego dnia kampanii 40 dni dla życia. Nieprawdopodobna. Czułam ulgę z powodu zakończenia kampanii modlitewnej. Czy nie świadczyło to o czymś niepokojącym? W ciągu 6 miesięcy od dni rozpoczęcia kampanii 40 dni dla życia doszło w moim życiu do trzech radosnych wydarzeń. Po pierwsze, tak Oświadczył mi się, a ja przyjęłam jego oświadczynę. Po drugie, zaproponowano mi pracę na niepełnym etacie w klinice w Brian. Miałam pracować bezpośrednio z pacjentkami, przeprowadzać pierwsze wywiady przy ich przyjmowaniu i doradzać kobietom, które właśnie dowiedziały się, że są w ciąży. Po trzecie, cztery tygodnie później ukończyłam studia i otrzymałam tytuł licencjata w dziedzinie psychologii. Co oznaczało pracę w klinice na pełnym etacie. Byłam zachwycona, studiowałam psychologię i doskonaliłam się w poradnictwie, a teraz mogłam pracować w tej branży. Byłam pewna, że właśnie po to się urodziłam 40 godzin tygodniowo, spędzonych na rozmowach z pacjentkami. Wyjaśniałam procedury i możliwe rozwiązania, dodawałam im otuchy i pocieszałam je. Widziałam, jak odmieniało to ich życie, i uznałam, że Bóg mi w tym błogosławi. Teraz, kiedy doradzałam kobietom w niechcianej ciąży, pytając, czy chcą zobaczyć zdjęcie z USG, zanim podejmą ostateczną decyzję, sama z ciekawości zerknęłam ukradkiem do mojej karty. Po raz pierwszy zobaczyłam zdjęcie z badania USG, które wykonano mi rok wcześniej. W dzień aborcji medycznej. To był ósmy tydzień ciąży, więc płód był mały. I kiedy tak przyglądałam się tym drobnym kształtom, poczułam głęboki smutek. Mimo iż wierzyłam w to, czego mnie uczono, że zdjęcie pokazuje płód, a nie dziecko, gdy wsunęłam zdjęcie do mojej dokumentacji, ogarnęły mnie wyrzuty sumienia. Mamo! Zakomunikowałam podczas jednej z telefonicznych rozmów po pracy. Nie uwierzysz, jaki dzisiaj miałyśmy przypadek w klinice! Zawsze chętnie dzieliłam się z nią tym, co pozytywnie wpływało na wizerunek naszej kliniki. Przyszła do nas kobieta i skarżyła się na silny ból w podbrzuszu. Badanie potwierdziło, że ma zaawansowany nowotwór macicy. Natychmiast została skierowana na jej usunięcie. Miałam poczucie, że ręka pańska była z nami, gdy walczyliśmy o jej życie. Czuwając u jej boku, oferując wsparcie i pomoc, czułam się naprawdę uprzywilejowana i powiedziałam sobie, że ta sytuacja usprawiedliwia istnienie naszej kliniki i moją pracę. Innego dnia przyszła kobieta, którą zgwałcono i spodziewała się dziecka. Była załamana. Podczas wykonywania testu ciążowego uspokajałam ją, potem rozmawiałyśmy ze sobą i próbowałam ją pocieszyć. Przedstawiłam jej trzy opcje, jakie ma do wyboru każda kobieta w niechcianej ciąży: urodzić dziecko i przyjąć je, urodzić dziecko i oddać do adopcji, bądź poddać się aborcji. Po naszej rozmowie kobieta zdecydowała się na adopcję. Skontaktowałam ją z chrześcijańskim ośrodkiem adopcyjnym. W przypadku, gdy dziecko poczęło się z gwałtu, rodzina adopcyjna nie tylko otworzyła dla niego cudowny dom, lecz także i matkę otaczała miłością oraz niezwykłym wsparciem. Poczułam głęboką radość, że mogę pomóc tej kobiecie i nieść uzdrowienia, które oferował jej sam Bóg. Przyjęłam to jako kolejny dowód na to, że Bóg chciał mnie w tym miejscu. Pragnął, żebym pracowała na Jego chwałę. Czuję, że to moje miejsce wyznałam kiedyś Dagowi. Troska o dobro naszych pacjentek to nasza wspólna misja. Podobnie myślą niektóre dziewczyny z naszej kliniki. Zaraz potem jednak przyznałam, że czuję tak tylko wtedy, gdy kobieta nie decyduje się na aborcję. To dziwne, ponieważ wciąż wierzyłam, że dostęp do aborcji musi być legalny, a plant Parenthood powinno mieć ten zabieg w ofercie. W przeciwnym razie kobietom groziłaby śmierć lub poważne komplikacje po aborcjach wykonanych przez niewykwalifikowany personel. Zdaję sobie sprawę, że taki ciąg rozumowania przypomina raczej slogany używane w toczącej się debacie niż rozmowę pomiędzy kochającymi się osobami tak powtarzałam te slogany żeby przekonać moją mamę i Daga a raczej samą siebie że klinika działa zgodnie z tym czego oczekuje od nas bóg ebi wiem że kochasz swoją pracę odparł Dak. ale czy naprawdę wierzysz że to, co robicie w klinice, można podzielić na dwie odrębne kwestie i udawać, że dobre działania mogą anulować zło wynikające z aborcji. Dobre działania nie łagodzą zła, jakim jest odbieranie życia dzieciom. Twoja wypłata to także pieniądze z aborcji. Jak chcesz to pogodzić? Przecież nie wykonujemy późnych aborcji, wybuchnęłam. Nie odbieramy życia dzieciom. To zwykła dezinformacja, propaganda prawicowych środowisk. Na początku ciąży płód nie jest zdolny do życia poza łonem matki. Lepiej od razu usunąć tkankę płodu niż rodzić niechciane dziecko. Wyobrażasz sobie, jak dzisiaj wyglądałoby społeczeństwo, gdyby nie doszło do aborcji, na które zezwolono w sprawie Roe kontra Wade? Poza tym kobiety mają prawo decydować, kiedy i czy chcą mieć dziecko. Nawet nie potrafię policzyć, ile razy powtarzałam te argumenty w naszych rozmowach. W klinice pracowały dwie osoby uznające siebie za oddanych katolików. Pewnego dnia usłyszałam od nich, że w niedzielę słuchały kazania wyraźnie potępiającego aborcję. Wyznały, że czują to samo co ja, że to co robią przynosi chwałę panu poza przypadkami aborcji. Opowiadało o tym, jak za wszelką cenę unikają pomieszczeń, gdzie wykonywane są zabiegi. Nasze myślenie wyglądało bardzo podobnie. Właściwie to wszyscy z moich współpracowników pracowali w klinice ze szczerej potrzeby niesienia pomocy kobietom w trudnym położeniu. I wielu z nich, podobnie jak ja, było tutaj pomimo wykonywanych aborcji, a nie z ich powodu. Któregoś dnia rozmawiałam z kolejną kobietą, którą zgwałcono. To była niezwykle przykra rozmowa. Słysząc, ile wycierpiała, płakałam razem z nią. Kobieta ta długo się wahała. Wybrała jednak aborcję. Pamiętam jej głęboki szloch, gdy już było po wszystkim. Kilka miesięcy później, gdy pojawiła się na wizycie kontrolnej, rozmawiałyśmy o procesie jej zdrowienia. Że całkiem nieźle sobie radzi z traumą po gwałcie. Byłam ofiarą i doskonale rozumiem, że nie ponoszę żadnej winy, jeśli chodzi o gwałt, ale zaczęła szlochać. Nie potrafię zapomnieć o aborcji. Śnią mi się koszmary. Mam wyrzuty sumienia. Wiem, że świadomie odebrałam życie własnemu dziecku. Próbowałam ją przekonać, że podjęła trudną, ale zrozumiałą decyzję, ale ona spojrzała tylko na mnie i powtórzyła z niewzruszoną pewnością: I do końca życia będę się zmagać z tym poczuciem winy. I wtedy także ja poczułam się winna z powodu roli, jaką odegrałam w całej tej sprawie. Z czasem odkryłam, że to nie był odosobniony przypadek. Widziałam mnóstwo kobiet. Które cierpiały emocjonalnie i przez lata wyrzucały sobie, że wybrała aborcję. W przypadku gwałtu było to o tyle smutniejsze, że aborcja potęgowała jeszcze tamto pierwsze zranienie. Podczas naszych zaręczyn, tak i ja postanowiliśmy, że każdej niedzieli będziemy uczestniczyć w nabożeństwie. Od momentu wyjazdu na studia przestałam regularnie uczęszczać do kościoła. A teraz coraz bardziej brakowało mi modlitwy i zjednoczenia z Bogiem. Kampania 40 dni dla życia sprawiła, że ta tęsknota jeszcze bardziej się pogłębiła. Odwiedziliśmy kilka kościołów i znaleźliśmy jeden, który nam się spodobał. Nabożeństwo było prowadzone w nowoczesny sposób, co stanowiło dla nas nowość. Biorąc pod uwagę nasze konserwatywne wychowanie, byłam naprawdę poruszona. Czułam się taka szczęśliwa, że znowu mogę wrócić na łono kościelnej wspólnoty, ale nawet wtedy Bóg wydawał się taki odległy. Próbowałam się modlić, lecz wciąż przychodziły rozproszenia. Niekiedy ogarniał mnie lęk. Bałam się, że Bóg zażąda, abym porzuciła pracę w klinice. Nie chciałam tego. Czułam się tam potrzebna. Któregoś niedzielnego ranka ogarnęło mnie poczucie duchowego wyobcowania. Byłam otoczona ludźmi zjednoczonymi z Bogiem, podczas gdy w mojej duszy panował chłód i pustka, a ja tak bardzo pragnęłam należeć do chrześcijańskiej wspólnoty, tak bardzo mi tego brakowało. Unikałam rozmów o tym, gdzie pracuję nie z powodu wstydu, tłumaczyłam sobie, ale z obawy, że większość ludzi nie jest w stanie zrozumieć, do jakiego dobra się przyczyniamy, pracując w klinice. Nie mogłam jednak bez końca tego ukrywać. W końcu prawda wyszła na jaw. Nie zdawałam sobie sprawy, z jak dużymi konsekwencjami będzie się to wiązać. Po kilku miesiącach uczestnictwa w nabożeństwach wspólnoty, postanowiliśmy z Dagiem, że chcemy się do nich przyłączyć. Wspomnieliśmy o tym jednej z odpowiedzialnych osób. Tydzień później, ów mężczyzna podszedł do nas po nabożeństwie, był wyraźnie zakłopotany. Rozmawiałem z pastorem, powiedział, że zawsze jesteście tu mile widziani, ale nie możecie dołączyć do wspólnoty. Ale dlaczego? Ponieważ jesteście związani z Plant Parenthood, a my bronimy życia. Wierzymy, że ludzkie życie jest święte. Poczułam się, jakbym otrzymała cios w brzuch. I nawet jeśli wierzę, że Chrystus jest moim zbawicielem. Nie możemy się do Was przyłączyć, dlatego że pracuję w klinice? Ebi, pracujesz w klinice aborcyjnej. O nie miałam z wrażenia, próbując zrozumieć to, co właśnie usłyszałam. Bardzo mi przykro, oświadczył mężczyzna, ale zawsze jesteście tutaj mile widziani. Miałam ochotę zaprotestować, musiałam jednak walczyć z napływającymi do oczu łzami. Tak zauważył, jak bardzo zabolały mnie te słowa. Wziął mnie za rękę i wyszliśmy na zewnątrz. I chociaż bardzo lubiliśmy przychodzić na niedzielne nabożeństwa odprawiane w tej wspólnocie, to nigdy już tam się nie pojawiliśmy. Świadomość, że nie mogliśmy być przyjęci do wspólnoty z powodu ich całkowitego opowiedzenia się za życiem, bardzo mnie bolała. Byłam przekonana, że stoją po właściwej stronie, Pomagając kobietom w trudnej sytuacji. I nigdy nie przyszło mi na myśl, że praca w klinice uniemożliwi mi pełne uczestnictwo w życiu wspólnoty. Długo rozmawialiśmy o tym z Dagiem i postanowiliśmy, że sprawdzimy inne chrześcijańskie wspólnoty w okolicy mając nadzieję, że w końcu znajdziemy dla siebie miejsce. Każdego tygodnia tak bardzo czekałam na zjednoczenie z Bogiem, tęskniąc za Jego obecnością. Niestety, ból odrzucenia przez tamtą pierwszą wspólnotę zakorzenił się w mojej duszy. Nie potrafiłam o tym zapomnieć, targał mną coraz większy niepokój. Czy Bóg był na mnie zły? Podczas modlitwy wspólnotowej bądź indywidualnej zamierałam w bezruchu, bojąc się odezwać do Boga. Coraz częściej walczyłam z jedną myślą, o której nie śmiałam nawet wspomnieć Dagowi. A jeśli przez pracę w klinice wskazuję siebie na wieczne potępienie? Kiedy wracam myślami do przeszłości, niestety widzę, że to co robiłam było sprzeczne z moimi wartościami. Świadomość tego niepokoiła mnie. Nie pamiętam jednak, żebym podjęła jakiekolwiek kroki, by to zmienić. Nie szukałam woli Boga w Jego słowie, ani poprzez radzenie się innych wierzących zamykałam się na wszystkie kłopotliwe pytania w moim życiu naznaczonym brakiem spójności brakowało głębokiej refleksji od połowy 2005 do 2006 roku w moim życiu nastąpiły ogromne zmiany wyszłam za Daga poinformowałam kierownictwo Plant Parenthood że zamierzam podjąć studia magisterskie na uczelni w Hansville około godziny drogi z Bryan i zgodnie z tym, na co liczyłam, zaproponowali mi pracę na pół etatu w tamtejszej klinice na stanowisko opiekuna medycznego. Znaleźliśmy dom w Huntsville. W ciągu dnia pracowałam, a wieczorami uczęszczałam na zajęcia. To był magiczny czas. Urzeczywistnialiśmy swoje marzenia. Miałam ogromną motywację do nauki, marząc o awansie w strukturach Planned Parenthood. Kolejny dzień lobbingu w 2005 roku jeszcze bardziej rozpalił we mnie wcześniejsze pasje. W Huntsville znaleźliśmy wraz z Dagiem wspólnotę, w której nabożeństwa i kazania przemawiały do nas, ale czas wypełniała nam praca i moje studia, nie mogliśmy więc zbytnio udzielać się we wspólnocie, poza niedzielnymi nabożeństwami. Cieszyliśmy się jednak, że znaleźliśmy tam miejsce i choć wciąż czułam, że nie jestem blisko Boga, jak pragnęłam. Zranienie spowodowane odmową pierwszej wspólnoty powoli się goiło. W klinice w Huntsville zajmowałam się przyjmowaniem pacjentek i doradzałam kobietom, które miały bardzo trudną sytuację. To, co robiłam, przynosiło mi ogromną satysfakcję. Tytuł magistra psychologii miałam w zasięgu ręki, a przyszłość, związana z Plant Parenthood wydawała mi się coraz bardziej atrakcyjna co drugi tydzień jeździłam też do kliniki w Bryan żeby doradzać kobietom w dzień przeprowadzania aborcji zarówno klinika w Bryan jak i w Huntsville należały do tego samego oddziału plant Parenthood obejmującego Houston i południowo-wschodni Teksas W skład którego wchodziło 12 klinik Coraz częściej interesowałam się wieściami, jakie przychodziły do nas z głównej siedziby w Houston. W tamtym czasie moje niepokoje związane z aborcją wyciszyły się nieco najprawdopodobniej w związku z tym, że w klinice w Huntsville nie wykonywano zabiegów. Z perspektywy czasu wciąż zdumiewa mnie dlaczego, przecież co drugą sobotę dojeżdżałam do Bryan, gdzie rozmawiałam z kobietami rozważającymi możliwość aborcji. Dak i ja byliśmy szczęśliwymi nowożeńcami, oddanymi pracy oraz nauce. W niedługim czasie odkryłam, że jestem w ciąży. Niezwykłą ironią losu było to, że edukowałam kobiety na temat środków antykoncepcyjnych, a sama po raz trzeci zaszłam w ciążę, regularnie je stosując. Dak nie posiadał się z radości, ja też czułam głęboką radość i ogromne zaskoczenie. Bardzo szybko jednak poczucie zaskoczenia ustąpiła miejsca czystej radości. Wspomnienia związane z dniem, gdy moja ciąża została ostatecznie potwierdzona, nie należą do najmilszych. Domyślając się, że jestem w ciąży, zrobiłam sobie w pracy test i oczywiście nie ukrywałam nowiny, a kiedy okazało się, że wynik był pozytywny, stałam się obiektem nieprzyjemnych żartów. Wiesz, że bardzo szybko możemy rozwiązać problem, jeśli to nie jest wynik, którego się spodziewałaś, zażartowała jedna z koleżanek. To wcale nie było zabawne, poczułam się dotknięta, biorąc pod uwagę tajemnice, które skrywałam w duszy. Przed wyjściem do domu słyszałam jeszcze kilka podobnie brzmiących wypowiedzi. Na szczęście moment, gdy podzieliłam się nowiną z rodzicami, należy do najszczęśliwszych w moim życiu. Towarzyszyły temu łzy radości, uściski i śmiech. Rodzice, oczywiście, byli przekonani, że to moja pierwsza ciąża, a ja nie zamierzałam wyprowadzać ich z błędu. Ale ogarnął mnie smutek na myśl o tym, jak wygląda prawda. Nadszedł dzień pierwszej wizyty u mojego lekarza i związane z tym emocje. Podczas wypełniania dokumentacji medycznej doszłam do pytania o wcześniejsze ciąże. Pamiętam, że chciałam skłamać i napisać, że to pierwsza ciąża, ale poczułam wstyd, a po chwili miałam sobie za złe, że poddałam się wstydowi. Wiem, że to dziwne, ale przez wszystkie tamte lata taka chwiejność emocjonalna nie należała do rzadkości. W końcu napisałam jednak prawdę o wcześniejszych aborcjach. Po raz pierwszy byłam szczera. Cenna lekcja dla kogoś. To wypełniał z pacjentkami formularz zgłoszenia podczas wstępnej wizyty. Wstyd bardzo często nie pozwala pacjentkom przyznać się do prawdy. Czytając kolejne pytania, zapamiętałam sobie, żeby podczas spotkań z pacjentkami okazywać im wiele troski i zrozumienia, by pomimo wstydu nie ukrywały prawdy. W lipcu 2006 roku, gdy byłam w piątym miesiącu ciąży. Zadzwoniła do mnie Sheryl. W klinice w Bryan utworzono bardzo prestiżowe stanowisko dyrektora do spraw lokalnych programów pomocy oraz edukacji zdrowotnej. I Sheryl zaproponowała tę posadę mnie. Nie mogłam się nie zgodzić. Pomimo, iż kilka razy w tygodniu uczęszczałam na wieczorowe zajęcia w Huntsville, ta propozycja zbyt mocno wiązała się z możliwościami awansu w strukturach organizacji. Wiedziałam, że praca polegająca na wychodzeniu do innych współpracy z lokalnymi organizacjami, kontaktach z mediami, przygotowaniach do dnia lobbingu oraz innych imprez, a także współdziałaniu z ludźmi z sąsiedztwa w obszarze proponowanych przez nas usług bardzo mi się spodoba. Poza tym ogromnie cieszyłam się z możliwości pracy u boku Sheryl, którą uznałam za wzór do naśladowania w kwestiach zawodowych. Zgodziłam się i przeprowadziliśmy się do Bryan. Dak był zachwycony, podejmując pracę jako pedagog specjalny w ogólniaku, a ja objęłam kierownicze stanowisko w klinice. Z racji, że dojeżdżałam do kliniki w Bryan na spotkania z pacjentkami w dniu aborcji, tak naprawdę nigdy nie przestałam tam pracować. Niemniej jednak teraz zostałam dyrektorką i zamierzałam się wykazać.